Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay. Young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Dzień dobry kochani, witam was w tym jesiennym dniu. Ja teraz rządzę w kuchni. Skończyłam wczorajszego vloga z zakupami, teraz lecimy. Rybeczka jest rozmrożona, właśnie się szykuje do obierania ziemniaków. Tu już zrobiłam surówkę z kapusty kiszonej. Tutaj gotują mi się buraczki na jutro na obiad. A Azji nie może się do tej pory przekonać do firanki. Drażni ją, bo nie może jak drapać w okno, żeby jej otworzyć drzwi. A ja już ją oduczam wychodzenia tędy, więc drzwi balkonowe nie są w ogóle otwierane ani w jedną, ani w drugą stronę, tylko cały czas wychodzi drzwiami, bo zimą nie wyobrażam sobie ją wpuszczać tamtędy z tym śniegiem, żeby mi tutaj leciała po mieszkaniu. Więc tak, zaczynamy. Tutaj była sugestia, żebym wymieniła te niebieskie kwiatki, więc wrzuciłam tutaj te hortensje, które zakupiłam. Na początku myślałam, że będą one na wieniec, ale wieniec na grobie u mamy wygląda cudownie. Lekko, tak jak tutaj widzicie, pożółkły te kalie białe, ale one nadal wyglądają ciepło, klimatycznie, tam się nic nie dzieje, nikt tego na szczęście nie ukradł. Ludzie zaczynają chyba szanować taką cudzą własność, chociaż liczę się z tym, że im bliżej świąt, wszystkich świętych, tym to z grobu będzie bardziej znikało, ale my i tak planujemy na same święta wszystkich świętych kupić po prostu żywe kwiatki, więc na pewno już mam nadzieję, że będzie ten pomnik. Ale tutaj hortensje przepięknie się prezentują w tym jesiennym naszym klimacie. Tam świeca odpalona. No dobra, zaczynamy. Tutaj wam w tym filmie również pokażę test ściereczek. Ściereczek, które kupiłam na Timu. No i co o nich sądzę? W sumie to przekonajcie się już teraz. No dobra kochani, zrobimy test tej szmatki z Timu. Ja wam zaraz pokażę, jak wygląda u mnie lustro. Jest upajdane. Nie wiem, co tu się wydarzyło w ogóle. Ale przetestujemy. Nowiutka, jeszcze nie używana i pierwsze moje użycie, więc taka recenzja będzie na tip-top. Teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Nie przecierajcie ekranów, to nie u was. To, co jest tutaj, to jest u mnie. Zmoczyłam szmatkę. I lecimy, zobaczymy. Rzekomo bez smug, bez polerowania, bez niczego, więc zobaczymy, czy zaraz nie będzie jakichś mazajów. Niby się domyło. No i teraz trzeba poczekać chwilę na efekt. Albo może wezmę jeszcze jedną i jeszcze jedną przetrę na sucho. Dobra, mam drugą czystą. Suchutką. O Jezu, ależ pyli. O, skórkowana. Pyli? To jest jakby porysowane wszystko. Nie, to jednak chyba musi być na mokro. Poczekajcie, poczekajcie. Nie, no mazaje to są takie konkretne.
Straszne. Dobra, jeszcze raz przecieramy na mokro i zostawiamy. Bo to, co tutaj się wydarzyło, to hu. Jednak za 5 zł nie ma co cudów oczekiwać ani na sucho, ani na mokro. Ta szmatka efektów w sumie żadnych nie daje. A są aukcje, gdzie na Facebooku mi się nieraz podświetla, że te szmatki można kupić za 100 zł, 5 czy 7 sztuk, 100 zł kosztują i że taki cud. No to wiecie, jak ja już dałam piątaka, to jeszcze jak ci mogę, jakbym miał zapłacić 100, to dycha chyba zapłaciłam za te ściereczki, ich było 5 sztuk. No, ale jednak to nie to samo. Są mazaje. Nie wiem, nie widzicie tego, ale mazaje są. Okej, okay. Szmatki się do łazienki nie nadają, ale powiem wam, że do mebli są genialne. Już wam pokażę. Już was stawiam, żeby nie było, że coś kręcę z kamerą. Opa, opa. Widzicie? Widzicie. Przecieram suchą szmatką. Nadal widać. Przecieram mokrą. Przecieram suchą. I nie ma. To jest po prostu genialne. Dobra, tu mamy następne. Widzicie? O, widzicie. Przecieram mokrą szmatką. I przecieram suchą. I widzicie, jak wysycha ładnie? Genialne! W końcu znalazłam czysta woda. W końcu tłuste plamy mi z moich matowych mebli poschodzą. Żadne płyny tak nie działały. Mam płyn z laboratorium pani domu. Mam płyn do mebli matowych z Sidoluxa. Takiego efektu nie mogłam osiągnąć. Rewelacja. Idziemy na kolejne miejsce testować. Tu już będzie taki większy hardcore. Muszę was postawić. O, teraz będzie widać. To. Widać. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger. I remember a girl, I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was wrong, yo, I was looking for my Juliet. No i dobra, w zlewie pusto, garki pozmywane. Tu już zrobione są moje buliony. Rybka już czeka na zrobienie, ziemniaczki obrane. Termomix się myje, sam się myje. No, musiałam oczywiście opłukać, wlać wodę, płyn nastawić, później go muszę wypłukać, więc no, się myje. Surówka zrobiona, buraczki się gotują. No i cóż, kuchnia ogólnie jest ogarnięta. Niby ogarnięta, a niby nic na niej nie ma miejsca. Ale ja już sobie tutaj kawusię zrobiłam i lecimy zabierać się za prasowanie, bo za 15 minut muszę nastawić obiad, więc troszkę poprasuję, zjem obiad i doprasuję, zdążę odpocząć w międzyczasie. A swoją drogą powiem wam, że ten zlew to już mnie po prostu przeraża. Nie wiem, czym go doczyścić. Próbowałam pasty tej Pink, próbowałam pasty z zielko, wrzucałam tutaj na gorącą wodę też tabletki do zmywarki. No delikatnie to się czyści, ale to tak zaszło. Po prostu masakra, nie mam bladego pojęcia, jak ja mam doczyścić ten zlew. Jak macie jakiś złoty środek, nawet polewanie tym takim do fug nie pomogło, który naprawdę te fugi czyści z Deluxe, z laboratorium pani domu, więc jak macie coś, co wyczyści mi ten zlew, to dajcie mi koniecznie znać, bo patrzeć na niego nie mogę i mam ochotę go po prostu wymienić.
A ma dopiero 2 lata, więc no trochę szkoda. Ale no masakra jakaś. And as soon as I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, everything was black and white. Pierwsza partia prasowanka za nami. Ta wymięta koszula jest nie do prasowania, dlatego że jak ja wyprasuję koszulę, to za chwilę się skończy tak, że ona się po prostu w tych czeluściach ciuchów innych wygniecie, więc tam za koszulą jest też cały rząd jeszcze wyprasowanych rzeczy. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, więc pierwsza partia już jest. Jeszcze na mnie czeka. O! Jest pusto. Ha! Ale tam jest pełno, więc jeszcze tą pralkę muszę wyprasować i będzie gicior. Idę pozbieram wieszaki gdzieś po mieszkaniu. Porozwieszam, no i trzeba będzie zacząć pakowanie Xawerego, bo mamy godzinę 4, a on jeszcze wcale nawet nie tknięty do tego wyjazdu. W końcu mój mąż nazbierał grzybów, tak jak chciał. Tu już są grzyby obrane, mój tata je obczyścił. No i teraz mówi, jedne do suszenia, drugie na sosik, ale ja jakoś suszyć nie bardzo mam ochotę, bo mam bardzo dużo już nasuszonych grzybów. Więc chyba jednak się skuszę i ze wszystkiego po prostu obgotuję, zrobię sosik, część zostawię na zupę, no i część chyba zamrożę po prostu, bo nie mam jakiegoś pomysłu większego, a nie będziemy przecież przez cały tydzień teraz grzybów jeść, więc chyba mi pozostało obgotować na razie te grzyby. I dzień dobry kochani, w kolejnym dniu. Mój mąż rządzi w garażu. Co tam się dzieje? Regały spadają? Słuchajcie, mamy kolejny dzień. Wczoraj była niedziela, aż się Azji zerwała. Wczoraj była niedziela. Przyszła się o gwiazda przywitać. Gdzie idziesz? Nie wiesz, co tam się dzieje, tak? Pancio szaleje w garażu? Pancio coś sprząta. Idziemy, zobaczymy do tego pancia. Cześć. Cześć, Marta. No co tu się dzieje? Regały się walą? Nie wiem, jakieś przenoszenie. Co ty się tutaj tak roisz? Ja tego nie rozumiem. Spać nie dajesz? To nie ja. Cześć. To nie ja patrzę po cichutku. Jak myszka. Tak jak myszka. No, no, tego nie zjedz tej pasztetowej. Włóż się tutaj, jak słyszałem. Dobra, mąż w kotłowni coś robi, to a chłopaki po cichutku faktycznie w garażu siedzą. Słuchajcie, wczoraj była niedziela. W niedzielę przebyczyłam do godziny 12. Mąż pojechał na grzyby o 8, bo przestało padać. A ja poszłam sobie do wanny, włączyłam sobie YouTube. Naprawdę wczoraj do godziny 12 nie robiłam nic. Oglądałam YouTube, przeglądałam oczywiście internet, czekałam cały czas na wiadomości od Xawerego, bo wylądowali o 8:30 rano, więc tyle tylko wiedzieliśmy, że wylądowali i cały czas czekałam na wiadomości, odezwał się dopiero wieczorem. Ale co, w międzyczasie mąż przywiózł, tak jak widzieliście, grzybów troszeczkę przywiózł, a ja ogólnie... A, wzięłam się za robienie obiadu po 12, więc że robiłam buraki, kotlety mielone i ziemniaczki. No ziemniaczki to jest moment do obrania. Buraczki oczywiście wymagają swojego czasu. Ja je dzień wcześniej ugotowałam, no ale zanim ja je starłam, wiecie, zrobiłam, minęło trochę. Mięso mielone ja tak samo nie kupuję gotowego, tylko musiałam tą szynkę pokroić, zmielić, wyciągnąć robota. Tata, wiecie, no zeszło. Godzina 12, 14.30 siedliśmy do obiadu. Mąż później z mamą gdzieś pojechał. Ja chwilę się położyłam, bo się gorzej zaczęłam czuć. No i później wstałam i stwierdziłam, że zrobię cynamonki, słuchajcie. Zobaczcie. Zrobiłam cynamonki i powiem wam, że zrobię jeszcze raz je i zrobimy przepis, bo są po prostu obłędne. To nie są cynamonki z Thermomixa. To są cynamonki z przepisu z
Instagrama, ale są bo, z TikToka, ale są po prostu bajecznie dobre. Wczoraj nastawiłam te ciasto, później na 18 poszliśmy do kościoła, bo wczoraj była msza za mamę, więc szliśmy na późniejszą godzinę. No później pojechaliśmy na cmentarz, później ja jeszcze pojechałam do teściowej zawieźć jej troszkę grzybów, bo stwierdziłam, że najpierw do niej zadzwoniłam w ogóle, jak zrobić grzyby marynowane, bo ja nigdy w życiu nie robiłam marynowanych grzybów, zawsze to robiła moja mama. Od razu mężowi mówiłam, że jak przyjedzie, to żeby oddał te grzyby, jak pojedzie na te grzyby, ale on je przywiózł do domu, przywiózł ich nawet sporo, tata je oczyścił. No i na mojej głowie stanęło, żeby po prostu te grzyby, coś z nich zrobić. No i mówię, na część pójdzie na zupę. Tata chciał, żeby część ususzyć, ale ja mówię, mam tyle suszonych grzybów, że naprawdę nie potrzebuję, to jest na lata to, co ja mam, a one też tyle nie mogą leżeć w tych słoikach. Więc stwierdziłam, że najpierw zadzwoniłam do teściowej, zapytałam się, jak to robić. Kazała mi dwa razy je obgotować, więc ja wczoraj grzyby obgotowałam, a dzisiaj je będę marynowała. Mam jeszcze godzinę 10 do wyjazdu, bo jedziemy z tatą na rehabilitację i na badania, więc godzina 10, żeby je, chociaż nie, bo teściowa mówiła, żeby z godziny 45 minut do godziny, żeby je obgotowywać. Część w każdym razie zostawiałam sobie na sosik, ewentualnie na zupę, a część idzie po prostu do słoiczków. Zrobię, myślę, że ze 3 słoiczki tutaj mi wyjdzie. Więc ja się zabieram za działania, a na cynamonki przepis Wam zostawię. Jeszcze nie wiem, czy na tym kanale zrobimy, czy zrobię na drugi kanał. Chyba na tym, a na drugim zrobimy coś innego, bo muszę, żeby mi tam nie zablokowali zarobkowania, muszę tam jakiś film wrzucić, bo tam cały czas zarabia jeden film, wiecie co, ten z piekarnikiem. Ja tylko dlatego tam ten kanał podtrzymuję, bo ja nic tam totalnie nie wrzucam. On co miesiąc przynosi mi zyski ze względu na to, że jest odtwarzany cały czas film z moim piekarnikiem, bo nikt nie zrobił takiej fajnej obsługi tego piekarnika. Ja tam się staram po prostu odpowiadać. Tam już nie bardzo te przepisy są oglądane, też są, ale najbardziej jednak wybijany jest film z piekarnikiem. Więc tylko dlatego tam ten kanał podtrzymuję. No i wiem, że już tam chyba z 8 miesięcy nic nie było dodawane i już widzę, że mi statystyki spadają, utną mi za chwilę zarobkowanie, więc muszę coś tam wrzucić. Ale jeszcze nie wiem, czy to będą cynamonki, bo coś czuję, że te cynamonki to na tym kanale będą hitem. Zobaczymy. Dobra, ja rozładowuję zmywarkę, ogarniam to wszystko, co tutaj jest i lecimy. Dzisiaj na drogę biorę sobie kawkę, już mi się robi. Tutaj już tacie zrobiłam herbatkę. Słuchajcie, pisałyście mi, że fajne kubki są w TK Maxie. Ja mam porządny kubek, ale no tak jak w takich sytuacjach jak dzisiaj, to właśnie o te kubki z Contigo Wam bardzo polecam. Mega trzymają, nawet zimą szliśmy na murowaniec i gorąca była kawa w nim, więc gorąco Wam polecam. Ale mamy jeden, a tak jak są dzisiaj wyjazdy, to potrzebujemy dwóch. Ten tak średnio trzyma, wręcz w ogóle nie trzyma ciepła, dlatego jakiś jeszcze jeden kubek muszę kupić, ale tamten kupowałam na Timu ze względu na jelonki, a nie ze względu na potrzebę kupienia kubka dobrego. Tam chodziło o jelonki, a że był ciulowy, to go oddałam. A też Wam powiedziałam, że wam, znaczy też Wam miałam powiedzieć, jak wyglądają zwroty. Słuchajcie, nadałam zwrot i jak go tylko włożyłam do paczkomatu DPD, bo to tamtędy było nadawane, to automatycznie mi się przelały pieniądze na moje konto, bo tam są dwie opcje, albo zwrot pieniędzy,
albo natychmiastowy zwrot bez odsyłania na ich konto, tylko oczywiście nie wszystkie produkty, na ich konto, gdzie później możecie wykorzystać na kolejne zakupy. Ja poprosiłam o zwrot gotówki i odesłanie towaru, jak wsadziłam towar do paczkomatu, automatycznie pieniądze pojawiły się na moim koncie, pomimo że jeszcze tego kurier nie odebrał. Także no, takie opcje na Temu są, ja skorzystałam, no i jestem zadowolona. Kubek odesłany, pieniądze wróciły. Jeszcze Wam o jednej rzeczy zapomniałam powiedzieć, bo miałam już tego vloga kończyć, ale tak mi się przypomniało ostatnio, jak byłam w Pepco, zaczyna się już pojawiać świątecznie, pojawiają się świąteczne kubki, miseczki, niektóre rzeczy są oczywiście z zeszłego roku, tak jak tutaj widzicie, ale są już też nowości. Więc pomalutku, w zeszłym roku już Pepco o tej porze szalało świątecznie, w tym roku widać, że troszeczkę to rusza później, wcześniej się pojawiły w innych sklepach. Ja oczywiście mam już dla Was nagrany przegląd z TK Maxa i przegląd z Kika, który się albo już pojawił, albo pojawi jutro. Kwestia, jak co pomontuję, bo mam troszeczkę problem ze sprzętem. Otóż słuchawki te, które zamówiłam kiedyś na AliExpress, ja je zareklamowałam, czekam na odpowiedź, dlatego że w nich pada mi mikrofon. Coś się dzieje z mikrofonem i albo mi buczy, albo no coś jest nie tak w każdym razie, więc zgłosiłam reklamację, no i czekam na ich odpowiedź. Już część rzeczy została uzgodniona, że faktycznie one podlegają jeszcze pod reklamację, nie ma możliwości już zwrotu, ale jak najbardziej jeszcze reklamację na nie mogę składać, więc przekierowali, mają 5 dni na odpowiedź. No i co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, więc czekam, dlatego nie ma filmów z podkładaniem głosu, bo jest mi potwornie ciężko to robić, żeby był ładny głos, bo ten głos był dzięki właśnie tym słuchawkom. Mają fantastyczny odsłuch, fantastyczny mikrofon, tylko coś mam uszkodzone i muszę, na chybił trafił ostatnio ponad godzinę czasu, wkładałam, wyciągałam wtyczkę, zanim one załapały i przestało mi buczyć. Więc być może się teraz też to uda, chociaż zaraz muszę iść umyć włosy, muszę jeszcze pojechać na cmentarz i muszę pojechać jeszcze do sklepu, bo dzisiaj idziemy na urodziny, na ciasto urodzinowe, do kogoś, no nieważne, do kogoś w rodzinie. Więc tak, u nas tak wrzesień i październik jest taki mocno urodzinowy. I co jeszcze? I miałam Wam powiedzieć jeszcze ostatnio, jak byłam w Biedronce i nagrywałam dla Was haul zakupowy, to Wam zapomniałam wspomnieć, że w Biedronce pojawiła się kolekcja, co to piszczało? Kolekcja pumpkinowa, a to telefon mojego taty, kolekcja pumpkinowa w kosmetykach. W szoku byłam, bo były pudry, rozświetlacze, jakieś kredki, szminki. Także no jest i coś takiego pumpkinowego w Biedronce, także daję Wam cynka, jeżeli jesteście takimi pumpkiniarzami, jesieniarami, to daję Wam znać. Ja ogólnie już szału większego na święta nie robię, ale znaczy na jesień nie robię, ale powiem Wam, że trochę się zdziwiłam, jak byłam któregoś razu w galerii, zobaczyłam, że wszystkie te rzeczy, które ja kupiłam na tej promocji, druga rzecz za 5 zł, albo z jesiennej najnowszej kolekcji, albo druga rzecz minus 90%, czyli mniej więcej za połowę ceny kupowałam, teraz jest wszystko przecenione na 70%, wszystko, co do jednej rzeczy. Po prostu byłam w szoku, nawet te dynki, za które płaciłam w sumie po 35 zł, są po 27. Także w przyszłym roku na pewno wstrzymam się aż do wyprzedaży z dekorowaniem, bo ledwo się październik pojawił, jak obniżyli jesienną kolekcję na 70%. No, szok. Także z Bożym Narodzeniem też się na pewno wstrzymam. Jeżeli w ogóle cokolwiek będę kupowała, to się na pewno wstrzymam. Ale, bo już teraz wiem, że z początkiem grudnia faktem Boże Narodzenie dużo szybciej znika. Tu nie mamy się co oszukiwać. Nie wszyscy dekorują na jesień, ale prawie wszyscy dekorują na zimę, na święta. Przynajmniej coraz więcej osób. Z roku na rok tych dekoracji przybywa, z roku na rok przybywa osób zdobiących mieszkania i domy, więc ten towar szybko znika. No nie ma się co oszukiwać, ale zobaczymy. Ja mam czym ozdobić dom, mam nawet nadto, prawdopodobnie będę część rzeczy też sprzedawała.
Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. I będę w tym tygodniu, może mi się uda ten Vinted uruchomić. Jak mi się uda, to nawet na YouTube Wam wstawię post. Albo zrobię może nawet, nie wiem, film na YouTube ze sprzedażą, chociaż chyba nie wolno na YouTube takich filmów. Chyba blokują takie filmy ze sprzedażą. W każdym razie kolejny dzień minął. Ja się zbieram, bo mnie już czas troszeczkę goni. Dochodzi godzina 16, za 2 godziny wychodzimy, a ja jeszcze muszę pojechać i do sklepu, i gdzie? I jeszcze muszę włosy umyć, także lecę. Lecę, ogarniam moją rzeczywistość, a w ogóle to jeszcze dzisiaj właśnie, zanim zakończę, mogę Wam powiedzieć, że byłam dzisiaj, wczoraj byłam u ortopedy, dzisiaj byłam u rehabilitanta i dostałam skierowanie na rehabilitację. Tym razem nie na taką, jak miałam ostatnio miesięczną, tylko na 2 tygodnie. Na ambulatoryjną. Na razie będę miała 4 zabiegi. I po tych 4 zabiegach mam znowu złożyć na 2. turę, bo teraz musimy zadziałać tak bardziej bólowo, przeciwzapalnie, a później będziemy działać rozluźniająco, więc mam rehabilitację podzieloną jakby na 2 etapy. Teraz mam mieć tą przeciwbólową, przeciwzapalną część, a później, jak ją skończę po 2 tygodniach, mam mieć kolejną właśnie taką bardziej rozluźniającą, odbudowującą, tak aby ten ból po prostu ustał. Więc dostałam się, jestem bardzo zadowolona, mam nadzieję, że mi pomoże, a póki co muszę zagryźć zęby i jakoś dać radę. Na szczęście nie doskwiera mi ten ból w trakcie, wiecie, chodzenia, tylko najgorsze są noce. Dobra, trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki.